Cześć wszystkim, tu Magda. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o marce Glam Shop. Powiem Wam, co mi się sprawdza, co warto kupić, czego nie polecam. Więc jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do oglądania. W końcu postanowiłam nagrać ten filmik, bo jest ku temu genialna okazja. Od 10 do 17 czerwca 2021 roku na stronie Glam Shop jest promocja i jest zniżka aż do 60%. Oczywiście te zniżki się różnią pomiędzy kategoriami kosmetyków, ale naprawdę można w bardzo fajnych cenach zakupić to, co chcieliśmy od dawna. Też jestem na grupach Glam Shopowych i tam widziałam komentarze dziewczyn, które pisały, że czasami czekają cały rok aż do czerwca właśnie na tą dużą promocję, bo jest ona co roku. Chciałabym szybko przez wszystko przebrnąć. Chcę, żebyście usłyszeli same konkrety bez zbędnej paplaniny, więc zacznę od tuszu do rzęs Classic. Jest to moje pierwsze opakowanie i powiem Wam, że gdy pierwszy raz nałożyłam go sobie na rzęsy, to była masakra, dlatego że ten tusz był tak rzadki, że jak ja dobrze nie ściągnęłam nadmiaru, to ten tusz skleł mi wręcz rzęsy. Za dużo się go nakładało na nie i to była męczarnia. Po prostu ten tusz był za rzadki, no ale nie poddałam się. I po jakimś czasie, dokładnie nie wiem po jakim niestety, ale zasechł mi. Ta konsystencja zrobiła się gęstsza i dzięki temu teraz te rzęsy moje bardzo wygodnie się maluje. Przede wszystkim on wydłuża rzęsy i zagęszcza. Pogrubienia nie zauważyłam, ale efekty są bardzo ładne. Niestety teraz na moich oczach tego nie zobaczycie, bo mam przedłużone rzęsy. To znaczy sobie doczepiłam, jakoś tak mi dzisiaj wzięło, więc niestety. Ale teraz jestem bardzo zadowolona, jak widzicie pierwsze wrażenie było mylne. Teraz bardzo dobrze sprawdza mi się ten tusz. Kolejny produkt to szampon plus odżywka do pędzli z włosia naturalnego. Tutaj już mam denko, tylko tutaj dookoła został szampon. Jest to forma stała, to opakowanie jest niesamowicie wygodne do czyszczenia pędzli, do kręcenia pędzlem, aby dostało się na niego jak najwięcej tego szamponu. I super się pieni, bardzo dobrze myje pędzle, tylko no jedyny mam problem z tą ceną, bo tu jest 55 gramów, a ten szampon kosztuje 45 zł. Teraz jest w promocji za 33. Oczywiście wszystkie linki będą na dole. Nie będę Wam tu teraz mówiła wszystkich cen, bo no bez sensu, ale no ten szampon jest świetny. Teraz już kupiłam sobie alternatywę, czyli mydło Protex z Rossmana i sobie to zastąpię, ale jeśli macie ochotę przetestować, no to ten szampon naprawdę bardzo dobrze domywa. Kolejny produkt Glam Powder, puder wykończeniowy rozświetlający. Ja mam ten puder z kalendarza adwentowego 2019. No na pewno ten puder jest przeterminowany, ale ja, to jest produkt sypki, ja nie widzę tutaj, żeby coś się złego działo. Ja ten puder nakładam pod oczy, żeby rozświetlić tutaj te miejsca i do tego bardzo dobrze się sprawdza. To rozświetlenie jest takie bardzo delikatne, nienachalne, nie ma jakichś wielkich drobin. Takie bardzo subtelne, takie w punkt powiedziałabym. On absolutnie nie wysusza, nie podkreśla tutaj moich zmarszczek, wszystko ładnie się wtapia, też nie mam żadnego poczucia ściągnięcia skóry, totalnie nic. Naprawdę jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. Tak naprawdę nigdy nie marzyłam o tym, nie szukałam niczego, czym mogłabym podkreślić, tak? To znaczy rozświetlić sobie tutaj to miejsce. No ale skoro już miałam ten puder w kalendarzu adwentowym i on tak leżał, leżał i leżał, to zdecydowałam się właśnie go zużyć w tym kierunku i bardzo dobrze się sprawdza. Gąbki Glam Shop to jest moim zdaniem absolutny hit. Ja tu mam akurat zaokrągloną. Jest też ścięta i teraz podczas tej promocji już sobie kupiłam dwie gąbeczki w zapasie, bo je uwielbiam. Kiedyś przed tymi używałam Blended, ale coś tam się zmieniło, wiecie, bo miałam wrażenie, że im kolejne zakupy i to kolejne, to te gąbki były takie twardsze, coś tam się zmieniło. A te są idealnie miękkie, bardzo dobrze wtapia się korektor, no sama przyjemność i też nie widzę, żeby pomiędzy zakupami one się zmieniały. Według mnie one są ciągle takie same. Uważam, że warto się nimi zainteresować. Glam Glue klej do cieni. Powiem Wam szczerze, że ja kupiłam ten klej już dawno temu, ale najpierw chciałam zużyć NYX Glitter Primer. Jeszcze do dzisiaj go mam, ale jednak to są dość dwa różne produkty, dlatego że NYX Glitter Primer nie jest przezroczysty, jest bardziej taki kremowy, a to jest przezroczysty płyn i on jest w ogóle taki
typowo przeznaczony do brokatów i turbopigmentów. I ja bardzo lubię ten klej. Jeśli chodzi o użytkowanie, to bardzo polecam najpierw sobie nałożyć ten krem na rękę i wtedy sobie wklepać małą ilość. Poczekać, aż delikatnie przeschnie, żeby nie nakładać turbopigmentu lub brokatu na taką mokrą powiekę, tylko taką delikatnie przeschniętą i wtedy to powinno być naprawdę ok. Też wzięłam sobie pod uwagę rady Marty z Malowanej, gdy oglądałam film z jej kolekcją, że jednak przezroczysty produkt w 100% wydobywa kolor brokatów i różnych glitterów, turbopigmentów, a jednak Nyx Glitter Primer, który nie jest do końca przezroczysty, troszkę sprawia, że ten glitter traci swój taki 100% blask. I coś w tym jest. U mnie ani nie wysusza powieki, ani nie podrażnia, ani z tych rzeczy. Wiem, że też są takie opinie, natomiast nie wiem, z czego to wynika. Może to po prostu wynika z tego, jak wrażliwą macie powiekę. Tu mam takie dwie w miarę nowości i są to kruszonki do powiek. Mam Eros i Wrzos. I powiem wam szczerze, że mam mały problem z aplikacją tych produktów, ale jeszcze nie próbowałam ich nakładać właśnie na taką lekko wyschniętą powiekę od kleju do cieni, który przed chwilą pokazałam, więc będę musiała wypróbować, ale no blask jest bardzo ładny, też te odcienie są piękne, więc no będę próbowała i zobaczymy. Teraz też podczas tej promocji zamówiłam pyłek, to jest taka totalna nowość, zamówiłam pyłek i też będę testować konturówki i kredki do ust. Tutaj zagubiła mi się jedna konturówka z zestawu Zuzi La Make-up Bella z Glam Shopem 01. Cudowny odcień, żałuję, że nie można go kupić osobno. Ale przede wszystkim moje spostrzeżenia są takie, że konturówki są twardsze od kredek, bo tutaj jak sama nazwa wskazuje, kremowa kredka do ust. I jeśli chodzi o te kredki, to może być problem z ich naostrzeniem. Najlepiej jest wsadzić je wcześniej do zamrażarki i potem takie troszkę zmrożone stemperować. Moje ulubione odcienie to jest ten numer 1 Zuzia La Make-up Bella z Glam Shopem we współpracy i tą kredkę można kupić tylko w zestawie. Kolejna kredka neutralna jest moją ulubioną i konturówka Nude Glam. To są takie moje trzy ulubione, bardzo ładne odcienie, takie wiecie, cieliste. Często jak zastanawiam się, co mam nałożyć, albo na przykład mam mocniejszy makijaż, no to decyduję się zazwyczaj na taką kredkę lub konturówkę. I też ogromną zaletą tego typu produktów jest to, że one dość długo się utrzymują na ustach. Nie są nie wiadomo jakim cementem, żeby nie było, ale naprawdę długo się trzymają, więc to jest super. I jeśli jesteśmy już przy produktach do ust, no to przejdźmy do pomadek. Słuchajcie, moje pomadki, ja je kupiłam, chyba kupiłam w ogóle z 5 odcieni jak wyszły. I niestety, ale one już są po dacie ważności, bo były ważne do 4 kwietnia. I mam tu kilka odcieni, też chyba jeden oddałam, jedną wyrzuciłam, bo naprawdę już miała nieładny zapach. Ale na własną odpowiedzialność pozostawiłam jeszcze te 4. I ja tu mam odcienie Biszkoptowa, Nude Glam, Nude Rouge, Rosy. Na przykład miałam chłodną, czy wybielacza nie miałam, ale chłodna, to ja po prostu wyglądałam jak w korektorze i oddałam ją kuzynce. Natomiast tutaj to są moje ulubione odcienie, jeśli chodzi o te szminki, to jest Rosy, Nude Rouge i Lila Nude, ale Lila Nude musiałam niestety wyrzucić. Jeśli chodzi o mnie, to ja nie miałam jakiegoś ogromnego problemu z aplikacją tych szminek. Były one specyficznej konsystencji, nie powiem, że nie, ale nie miałam z nimi nigdy jakiegoś takiego wielkiego problemu, bo wiem, że były różne komentarze na ich temat. Wiem, że teraz została zmieniona formulacja i wiem, że one troszkę są inne obecnie, więc tutaj ja się wypowiadam o tej starszej wersji. Natomiast swatche na pewno wam pokażę. Tutaj mi się zawieruszyła konturówka idealna, też jest jedną z moich ulubionych. I tu mam 3 kredki do oczu, mam 3 z kolekcji ze zmalowaną i słuchajcie, do tej ogromnej promocji nie zalicza się cała kolekcja
ze zmalowaną, bo jest to najnowsza, więc ona nie jest dołączona. I jedna kredka to jest z tej Wrzosowisko. Różnica polega na tym, że te kredki ze zmalowaną, one nie zastygają w 100%, je można cieniować i tak dalej. Jeśli chcecie je utwardzić, to trzeba po prostu przyklepać jakimś pudrem czy czymś takim. Jeśli chodzi o kredkę Wrzosowisko, to jest bardzo ładny odcień, ale ona jest już twardsza. Jednak wolę takie miększe. Też czytałam komentarze, że kredka w Moro jest nieco większa od tej Wrzosowisko, więc tu szkoda, no nie wiem. Dajcie znać, czy macie tą kredkę i czy u was ona też jest taka twarda. Słuchajcie, tak do końca to ja się nie przygotowałam, bo nie umyłam pędzli niestety. Ale tutaj pokażę wam kilka moich ulubionych pędzli z marki Glam Shop. I na pewno muszę tutaj powiedzieć o tym pędzlu, który używam do bronzera. On jest taki puchaty, ogromny, po prostu go uwielbiam. I to jest numer T119. Używam go codziennie, podczas każdego makijażu. Drugi pędzel to jest taki długi, taki wachlarzykowaty. Zobaczcie, jak on lata. Ja go używam do rozświetlenia tego miejsca pod oczami. Do tego idealnie się sprawdza i to jest T117. Moim zdaniem pędzle Glam Shop są naprawdę bardzo dobrej jakości. Bardzo podobają mi się te pędzle z różowej kolekcji. Teraz można kupić cały zestaw z tej różowej kolekcji taniej i naprawdę jest przepiękna. No ja niestety, wiecie, mam tutaj już moje pędzle starsze. Ja nie potrzebuję tego całego zestawu. Jakby był zestaw tylko do oczu, to bym kupiła, ale no do twarzy już mam takie ulubione pędzle, więc to nie ma sensu. Znalazłam jeszcze czwarty pędzelek. Jeśli chodzi o numerki, to mam GB11, GB14, GB07, GB08. Są bardzo przyjemne, bardzo milutkie, włosie jest delikatne, nic nie drapie, nic nie szoruje, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Z wielką chęcią kupiłabym cały ten zestaw, ale nie, tutaj już odzywa się zdrowy rozsądek. Białe pędzle również znalazłam 4, myślałam, że jest ich nieco więcej. W ogóle fajne jest to w Glam Shopie w opisach, że tam jest wytłumaczone, do czego te pędzle będą najlepsze i tak dalej, więc ja na przykład szukałam takich, wiecie, malutkich do dolnej powieki, no i takie po prostu znalazłam, bo szukałam, wiecie, takich konkretnych. Ten jest genialny do blendowania, jest to O15, genialny. Kolejny O111, to jest właśnie taki malutki. Kolejny, nieco większy, jest to O106. I następny O105. Wybaczcie mi, że tak mało umiem powiedzieć o tych pędzlach, ale ja po prostu tyle się znam, co no, maluję samą siebie i tak naprawdę z wyczuciem biorę każdy pędzel i potem dopiero się uczę, czy on jest dobry do tego, do czego go użyłam, więc ciężko mi tak powiedzieć, ale naprawdę warto czytać opisy w Glam Shopie pod każdym produktem i myślę, że to wam bardzo ułatwi. Tak samo komentarze na dole osób też są zawsze bardzo pomocne. I zapomniałam powiedzieć, że nie zauważyłam nigdy, aby włosie wypadało z pędzli z Glam Shopu, więc myślę, że też jest bardzo istotne. Teraz, a jeszcze został mi jeden pędzel. Jest to Ławkowiec 2. Ja ten pędzel używam do rozświetlenia obojczyków, ramion. Też mogłabym go na przykład użyć do rozświetlenia twarzy, ale jakoś tak nigdy go do tego nie użyłam. Natomiast jeśli chodzi o jakość wykonania, o włoski, wszystko się super trzyma. Bardzo ładnie dopomaga w rozświetleniu, więc jeśli jesteście zainteresowani, to dla mnie jest super. No i może przejdźmy do kolorowych tutaj produktów i zacznę od rozświetlaczy. Ja mam tutaj dwa rozświetlacze marki Glam Shop i mam oczywiście Turbo Highlight i to jest Glam Shop we współpracy z Miss Donzelita, z Martą. Uwielbiam ten rozświetlacz, bardzo często po niego sięgam. A drugi jest to rozświetlica. Ja tutaj dokupiłam opakowanie do niego, tylko coś źle wymierzyłam. Średnicę kupiłam po prostu za duże, ale rozświetlica jest też przepiękna. Jeśli miałabym porównać te dwa rozświetlacze, to na pewno Turbo Highlight jest bardziej złoty. Rozświetlica jest taka chłodniejsza, taka podchodząca trochę pod róż, a Turbo Highlight jest taki złocisty, szampański, ale w kierunku złota. Obydwa rozświetlacze mają przezroczystą bazę, więc powinny wyglądać przepięknie na jaśniejszej karnacji, na ciemniejszej. Bardzo fajne produkty.
No i przejdźmy do cieni, tego mam najwięcej, więc zostawiłam to na koniec. I tutaj zacznę od dwóch kasetek. Jest to paleta cieni Smoky i paleta cieni Nude. Jak widzicie, tutaj już trochę mi się zmyło opakowanie, że tak powiem. Ja kupiłam sobie te dwie paletki, one są bardzo małe, takie kasetkowe, plastikowe. Ja kupiłam je przed wyjazdem do Holandii, gdzie byłam 3 tygodnie i to mi w zupełności wystarczyło, te dwie paletki do makijażu, czy to oczu, czy to do makijażu codziennego, czy na Sylwestra, czy na święta. Naprawdę super. Weszłam teraz na stronę Glam Shopu i nie widzę tych paletek. Chyba już nie ma ich w asortymencie, nie wiem czy wrócą. W sumie teraz w Glam Shop są dodane kasetki, więc można samemu sobie stworzyć takie paletki. Chyba tak to teraz będzie. No ale ja się bardzo cieszę, że się załapałam, bo dla mnie te paletki są kompletne i bardzo przydatne, jeśli chodzi o podróż. Jeśli chodzi o cienie, to myślę, że ten odcinek to będzie jedno wielkie swatch party, bo mam trochę tych cieni i chciałabym po prostu Wam zrobić swatche i to wszystko będziecie widzieć w przybitkach. Ja mam takie dwie duże palety, coś takiego, i z tej strony mam maty, mam ultraperły i błyski po prostu. Natomiast tutaj są turbopigmenty i brokaty. I tutaj też jest inna marka, ale są dosłownie trzy brokaciki tej marki, z tego co pamiętam. No i uwielbiam te palety. Ja w ogóle mam tak, jeśli chodzi o Glam Shop, że jak na przykład coś mi się nie sprawdzi albo czegoś nie używam, co jakiś czas robię sobie taki remanent i po prostu wystawiam to na Vinted, żeby mieć taką swoją kolekcję kosmetyków, która jest pode mnie, którą faktycznie używam, która tylko nie leży i się nie kurzy, więc tak to wygląda. Z cielistych matów moimi ulubionymi przede wszystkim jest matowy cielak i biała brzoskwinia. Tak, zgadza się. To są takie moje dwa ulubione, w ogóle lubię je ze sobą mieszać. Tu mam też takie różne cieliste błyski czy brązy. Tu mam mat taki z drobinkami i jest to uroczysty beż. Wiem, że kupiłam go na grupie Glam Shopu. Brudny róż też jest przepiękny i jest to brudny róż. Mam tu kilka kolorów z adwentowego kalendarza z 2020 roku. Te kolory, tutaj ten elficki, taki miętowy, jest przepiękny. Tak samo raca. Tak, raca żółta, przepiękna. Bardzo ładne odcienie. Jeśli chodzi o turbopigmenty, nie potrafię tutaj wybrać moich ulubionych. To jest po prostu cudo. Ale przede wszystkim takie moje ulubione, to jest Vegas Bees, białe złoto, uwielbiam na wesela. To jest cudowny odcień. Top Nude na co dzień, ultrafiolet, przepiękny odcień, taki przezroczysty brokat, ale nie zupełnie, bo jak patrzymy pod światło, to są takie niebieskie drobinki. Cudowny odcień. No tak jak mówię, jest dużo przepięknych odcieni, ale tutaj zależy mi na tym, żebyście przede wszystkim zobaczyli swatche i sami ocenili, co Wam się spodoba. Jeśli chodzi o palety papierowe z marki Glam Shop, no to tutaj są moi top of the top, bo naprawdę miałam sporo paletek, które sprzedałam, czy to na grupie Glam Shopowej, czy na Vinted. I tu są takie moje favorites. Ale wiecie co, jeszcze tutaj jest jedna paletka, zapomniałam o niej. Te małe odcienie to są cienie z palety Mish Mash. Jedyna paleta, którą rozebrałam, aż mi serce bolało, ale po prostu ona jest za duża i przeniosłam te wszystkie małe cienie tutaj. I te cienie są boskie, bo one są takie perłowe, takie świecące. To jest bardzo fajna konsystencja w marce Glam Shop. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. No niestety nie pamiętam. Tutaj jeśli chodzi o markę Glam Shop, oni mają bardzo dużo wykończeń cieni. Natomiast tutaj są marmurki. Wiecie co? Marmurki są genialne, bo wystarczy jeden taki marmurek i mamy już cały makijaż gotowy. Moje ulubione marmurki to jest Iluzja. Cudowny kolor. Muza. I mam tutaj Aferkę. Teraz zamówiłam Narcyz jeszcze. Mam dwa holo cienie i mam tutaj Nude Holo i Złote Holo. Też przepiękne odcienie. No i kupiłam ostatnio dwa welurki. I tutaj mam Liliowy oraz Marzenia. Przepiękne kolory. Jeśli chodzi o welurki, to one są takie, jak to powiedzieć, takie welurkowe, błyszczące, na pewno łatwiejsze w obsłudze niż zwykłe błyski z Glam Shopu. Naprawdę bardzo ładne i mają taki blask specyficzny.
Wystarczy, że takie jedno machnięcie i już mamy bardzo dużo cienia na palcu. Bardzo ciekawa formuła i bardzo mi się podoba to, że Glam Shop tak wprowadza na rynek takie różne ciekawe, nowe rzeczy. Dobra, i teraz przejdźmy do papierowych paletek. No i teraz ja tu będę często się powtarzać i będę mówiła moja ulubiona, ulubiona, ale serio. To są moje takie the top of the top palety na dzień dzisiejszy. Na pierwszy rzut niech pójdzie Coco Sanka. Cudowna. To są takie dość chłodne odcienia, ale na przykład te błyski tutaj, orzech i kokosanka, uwielbiam nakładać na wewnętrzny kącik. To jak to się błyszczy, nie mam bardziej błyszczącego cienia od tego. Uwielbiam. Tak samo egzotyk jest przepięknym cieniem. Koko na co dzień, wiórki na całą powiekę. Coś pięknego. Uwielbiam tą paletkę, nie wyobrażam sobie jej nie mieć. Kolejna chłodna, taka w sumie do pary z kokosanką. To są kosmiczne pieczarki. I to też jest taka chłodna paleta dość. Te brązy są przepiękne, błyszczące. Pieczara jest prześliczna, trójak. Naprawdę, o, zimny cekin. To jest taki mat z drobinkami fioletowo, żółto, takimi białymi. Bardzo ładny odcień. Też jedna z moich ulubionych paletek. Nowość. Kolejna, abstrakcja. Glam Shop z Miss Doncelitą. Te kolory są przepiękne, dlatego że one mi się kojarzą z zachodem słońca. Błysk jest bardzo fajny na całą powiekę. Apollo to jest takie złoto, turbo pigment. Nala, bardzo ładny odcień. Żółci, ideał. To jest naprawdę ideał ten odcień. Omg też cudny, taki rose gold odcień, bardzo ładna paletka. Paletka fiolety, uwielbiam makijaże fioletowe. Tutaj mamy przepiękne szkiełko, ten cień jest cudny. Tak samo kolor sezonu i agat, bardzo ładne odcienie fioletu. Ten kamień tak mniej mi się podoba, kryształ tak samo, ale ta paletka równie pięknie się prezentuje. I kolejna w odcieniach fioletu, wrzosu. Ta paletka jest boska. Jest to wrzosowisko, przepiękna. Tutaj jest anet, jest holocień, mamy wrzos matowy z błyskotkami. Radnor, przepiękny odcień, taki chłodny fiolet. Wrzosiec, przepiękny odcień, taki różowo-fioletowy. Queen na wewnętrzną powiekę, albo nawet na całą. No, cudo. I ostatnie moje dwa nowe nabytki. Kolekcja zmalowana i mam tutaj ulubieńcy. Jest to matowa paletka. Uważam, że te kolory są bardzo przemyślane. Też uważam, że do brązowych oczu są świetne. Jeszcze tego niebieskiego nie używałam. Królowa. Ale to będę musiała wypróbować. Tak samo te fiolety są cudne. Bardzo dobrze napigmentowane cienie. Są to ultramaty, więc one się dosyć sypią. Ale pigment jest super. Natomiast paleta Przebłysk. Tutaj są same brokaty. To jest po prostu szczos. Ten rocznik 8.3 jest boski. Mam go w ogóle na oczach. Ten odcień to jest brokat. Taki fioletowo-niebieski. I powiem wam, że naprawdę ten odcień, jak oglądaliście serial Euphoria i tam są takie makijaże typowe, to ten cień idealnie opisuje te makijaże. Przebłysk, ten brokat to jest cudo, bo to są drobinki przezroczyste, ale w różnych kolorach. Ja na przykład też miałam na całą powiekę ten przebłysk i oko przepięknie błyszczało. Laleczka, piękny rose gold. Najmniej mi się podoba iskiereczka, bo to jest taki świecący odcień, taki złoto-zieleń. Tego typu takie kolory perłowe to nie bardzo mi się widzą, ale reszta super. Też pamiętajcie, że ja nadal się uczę na przykład kolorów takich mocniejszych. No ale pamiętajcie, że po to jest właśnie, możemy być w domu i praktykować, trenować. I wcale nie musimy się komuś pokazywać, ale z każdym takim makijażem nabieramy jakiegoś doświadczenia, więc warto trenować. Kolejne paletki to już będą takie. Powiem wam, że miałam ich o wiele więcej, tych takich prostokątnych, a teraz mam tylko 3. Totalny mat, nie ma już jej w sprzedaży, ale można kupić te cienie osobno. I to są takie naprawdę klasyczne odcienie, chłodne dosyć. I tu mamy brąz i zieleń, fiolet zgaszony, bardzo ładne odcienie. Tutaj też jest matowy cielak, który mam też w tamtej palecie i tak sobie na zmianę używam. Kolejna paleta, kwitnąca wiśnia. To była chyba moja pierwsza taka paletka marki Glam Shop. Też przepiękna, różowa, pień słońcu, jest cudownym odcieniem. Chyba najładniejszym z tej paletki moim zdaniem. Delikatność natury też na całą powiekę jest świetne. No to jest takie połączenie, tak nude, róż, brąz. I tu jest jeszcze
fiolet. No i Bohema we współpracy z Zuzią La Makeup Bella to jest przepiękna paleta dla początkujących, moim zdaniem idealna. I mamy tutaj turbo pigment, i mamy błysk, i mamy idealne maty. Ja często, jak na przykład teraz się malowałam na wesele, no to maty, które użyłam, to właśnie było portobello, baklawa, na zewnętrzny kącik Malibu. One się idealnie ze sobą komponują, łączą. Dolce Vita jest też ładnym odcieniem. Faktycznie ma taki poblask zieleni. Ładnie wygląda powiedzmy. A to wszystko zależy też od waszych upodobań, czy lubicie zielony poblask, czy też nie. Chin Chin, też bardzo ładny odcień. Alfama, taki nieoczywisty kolor. Bardzo nieoczywisty, ale też bardzo ładny. Słuchajcie, jak myślę sobie, ile będę musiała zrobić swatchy, to aż mi głowa boli. Kolejna paletka. Totalny mat, volume 2. Wzięłam tą paletkę, bo tutaj są, widzicie, też typowo maty, ale takie klasyczne odcienie, bardzo ładne. Od koloru do wyboru. Od żółci do szarości, turkus, granat, liliowy, burgundowy. Wszystko, czego chcecie, jest w tej paletce. Mam też świetlówkę i jest to w ogóle przepiękne opakowanie. Ale oprócz tego zawartość jest równie cudna i są to... Jest to 6 rozświetlaczy i mają różne kolory, to znaczy różny poblask. Disco LED na przykład ma różowy poblask, halogen niebiesko-fioletowy, jarzyniówka taka pod zieleń podchodzi, stroboskop ma złoty odcień, przepiękne. Też tutaj można tak poszaleć z błyskami. Wzięłam też do Holandii tą paletkę. To też mojej małej bratanicy zrobiłam samym rozświetlaczem. Wiecie, tak na cienie nałożyłam tym disco LED. Tu zrobiłam jej delikatnie policzki. No, tak się błyszczała i była tak szczęśliwa. Przepięknie rozświetla ta paleta. Kolejna paleta, jedna z moich ulubionych, jest to Drama Mama. No, też przepiękny dobór kolorów. Nude, róż i różne kolory. Świetna pigmentacja, te kolory świetnie się łączą. Błyski są cudowne. No, kompletna paleta. Mamy czerń, mamy jasny beż. Cudowna paleta. Też, jeśli miałabym na przykład wybrać dla początkujących, którzy nie boją się kolorów, którzy chcą poeksperymentować, to ta paleta równie będzie świetna. Kolejna paleta Celebra. Ja ją kupiłam chyba... To była świąteczna, taka karnawałowa paleta. Też piękny dobór kolorów. Tu mamy różne fiolety, brąz, pod gruszką. To jest bardzo ciekawy turbopigment. I te cienie akurat to nie są ultramaty. To są takie bardziej sprasowane cienie, które też świetnie się łączą. Myślę, że bardziej właśnie wolę takie cienie niż ultramaty. Chociaż no, z każdymi się inaczej pracuje i z każdymi da się pracować, ale jak miałabym wybierać, to właśnie wolę takie bardziej sprasowane cienie. Kolejna paleta... Autoportret by Hania. Piękna okładka i zawartość jest równie piękna. Tutaj też uważam, że to jest taki świetny dobór dla brązowych oczu. Oczywiście nie tylko, ale tutaj jeden taki z moich ulubionych kolorów to jest w moim stylu. Taki rose gold, ale taki pod brąz podchodzący. Przepiękny kolor. Metalik, dziewczęcy, plany. Też to jest takie złoto, ale takie trochę ciemniejsze. Bardzo ładny dobór kolorów. Tutaj również jest taka ta formulacja matów bardziej sprasowana. I ostatnia paleta, którą polecam, jest to paleta neutralna, też na początek cudowna, zawartość jest jeszcze piękniejsza niż okładka, proszę bardzo. Tu mamy od kolorów cielistych aż po ciemne. Ta paleta została zrobiona tak, że mamy mat i do tego od razu dobrany błysk. Przepiękne tutaj są turbopigmenty, bardzo ładny dobór kolorów też, jeśli chodzi o początkujących, no to też to może być naprawdę świetny wybór. I te maty tak samo są mocniej sprasowane, nie sypią się aż tak bardzo. Jeszcze kiedyś miałam bronzer kontur, też przepiękny odcień, polecam, możecie sobie spojrzeć. Jeśli chodzi o produkty glamsze, które mi się nie sprawdziły, to nie sprawdził mi się skrobak, jest to peeling do ust, za twardy, wręcz bolały mnie usta, gdy nim próbowałam peelingować usta. No zdecydowanie nie. Jeszcze potem miałam wrażenie, że im bardziej częściej go otwierałam, bo to jest taki w takiej pomadce, w takim sztyfcie skrobak, peeling do ust. I no niestety, miałam wrażenie, że im więcej, im częściej otwierałam ten sztyft, to on bardziej twardniał i to była totalna męczarnia. Kolejny produkt to jest kredka do brwi. I kolor był genialny, ale niestety chyba użyłam tą kredkę
kilka razy i już mi się skończyła. Bardzo niewydajna. Wiem, że mówiłam o niej w jakimś odcinku, chyba w Denku, i mówiliście, że to musiało być chyba jakaś zła partia albo coś. Możliwe, możliwe. Może w przyszłości zdecyduję się na kupno jeszcze raz, bo kolor był przepiękny. Dobrze, i słuchajcie, chyba to by było na tyle. Tak jak mówiłam, miałam więcej palet cieni, ale nie sprzedałam je dlatego, że mi się nie sprawdzały czy coś takiego, tylko dlatego, że po prostu albo miałam jakieś podobne kolory, albo coś mi się dublowało, albo po prostu rzadko używałam i dlatego sprzedałam, a miałam kilka ich, miałam naturalny glam, Valentina, brązowy cukier, to mam jeszcze na sprzedaż, miałam też naturalny róż, też kilka kolorów mi się podobało, no ale mam tutaj paletkę różową innej marki, więc tak, tak wiecie, sobie tutaj komponuję wszystko, żeby to była taka typowo moja kolekcja ulubiona, takich najlepszych rzeczy, które używam, które mi się sprawdzają. Już czuję, że się tak nagadałam. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże w wyborze. Starałam się jak najbardziej umiałam, żeby opisać, co myślę o tych produktach, bo wiem, że czasami bardzo się powtarzam z epitetami i że wszystko się wydaje, że tak samo wszystko jest, a jednak no starałam się jakoś tak się bardziej rozwoić nad każdym produktem, ale też mam nadzieję, że ten film nie będzie jakoś mega długi. Jeszcze słuchajcie, chciałam Was zaprosić na dwie grupy na Facebooku o Glam Shopie, Glam Shop pod lupą, tam w ogóle są albumy, tam jest wszystko podzielone, wszystkie cienie na różne albumy, jest masa swatchy, masa opinii dziewczyn i też fajna atmosfera, nie zauważyłam, żeby tam był jakiś taki nadmiarowy hejt, więc to jest super. A druga grupa to jest Kup Sprzedaj Glam Shop. Tam też możecie zdobyć o wiele taniej różne produkty Glam Shop, więc tam też warto śledzić, jeśli chcecie wypróbować tą markę. No i myślę, że to by było na tyle. Ja idę teraz robić swatche. Życzcie mi powodzenia. Ja oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, na mojego bloga, na Facebooka, na grupę Gwarda Kelly Madeleine, na mojego bloga i życzę Wam pięknego dnia i